Dobrze. W takim razie dzisiaj zajmiemy się takim dość istotnym tematem. Będziemy rozmawiać o dwuspójnych spodobach. No ale najpierw musimy się zastanowić, czym te dwuspójne spodoby w ogóle są. No to definicja jest taka, że dwa wierzchołki są w jednej dwuspójnej spodowej, kiedy istnieje między nimi, kiedy istnieją między nimi dwie rozłączne ścieżki, którymi da się przejść. Innymi słowy, kiedy istnieje jakiś cykl, na którym one leżą. Cykl prosty. Na przykład, no to jest dwuspójna. W sensie te wierzchołki są na dwuspójnej. Teraz też są na dwuspójnej. I generalnie dwuspójna to jest największy taki zbiór wierzchołków, w którym wszystkie one między sobą leżą na jakimś cyklu. W sensie, że dla każdej pary jesteśmy w stanie znaleźć cykl prosty, na którym leżą. Bądź też po prostu dwie różne drogi, którymi jesteśmy w stanie między nimi przejść. Innymi słowy, niezależnie od tego, czy wywalimy jakąś krawędź, droga dalej będzie istnieć. Tak, no bo na przykład dlatego przy przypadku, kiedy wywalimy którąkolwiek z tych krawędzi, to dalej da się dojść między każdą parą z tych wierzchołków. No i to jest dwuspójna. I ogólnie jak mamy sobie graf, to graf możemy podzielić sobie na dwuspójne. I teraz w zależności od tego, czy zdefiniujemy to jako zbiór wierzchołków, czy jako zbiór krawędzi, to będzie to mniej lub bardziej problematyczne. Z tego prostego powodu, że każda krawędź może należeć maksymalnie do jednej dwuspójnej, natomiast wierzchołki mogą należeć do dwóch. Na przykład dla takiego przypadku, nie wiem, coś takiego, ten wierzchołek należy do dwóch dwuspójnych, tak? Do tej tutaj, na inny kolor, i do tej tutaj. Więc generalnie w takim momencie nie jesteśmy w stanie podzielić tych wierzchołków w ten sposób i musielibyśmy to robić inaczej, ale o tym powiem później. Najpierw zastanówmy się w ogóle, w jaki sposób patrzeć na graf, żeby dało się znaleźć, żeby dało się odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle dwa wierzchołki są w jednej dwuspójnej. I żeby to zrobić, musimy przedstawić graf w takiej formie, żeby był on bardziej czytelny niż po prostu losowy zbiór wierzchołków i krawędzi. No to co robimy, kiedy chcemy zobaczyć więcej rzeczy w grafie, kiedy graf jest z jakikolwiek? No to Matysz i drzewo. Nie, robimy drzewo rozpinające. I zrobimy drzewo rozpinające DFS z dwóch ważnych powodów. Pierwsza rzecz. Najpierw narysuję sobie jakiekolwiek takie drzewo. Dobra, jakieś wierzchołki. Ukrywamy te starsze. Uwa. No to mamy sobie drzewo. Powiedzmy, że wygląda ono tak. Czy ono jest fajne? Nie, ono nie jest fajne. Musimy coś jeszcze dorysować. Dobra, to teraz wydaje się, że jest fajne. No, ale no przecież graf to nie jest drzewo, więc drzewo rozpinające nie są wszystkie krawędzie w grafie, więc zostały jeszcze te krawędzie, które są w tym grafie, ale nie są w jego drzewie rozpinającym. Oczywiście to jest drzewo rozpinające, które jest dowolnym drzewem DFS, więc jest możliwe, że weźmiemy jakikolwiek zbiór tych krawędzi, które takie drzewo tworzy. No to co robimy zresztą krawędzie, one też są bardzo ważne. No to uwaga, uwaga, wszystkie będą miały taką postać, że będą biegły między dwoma wierzchołkami, z czego jeden jest przodkiem drugiego. Albo inną, w drugą stronę, jeden leży pod drzewie drugiego. To znaczy, taka krawędź wsteczna może istnieć, ale taka krawędź wsteczna to bullshit. No i teraz, dlaczego tak jest? No to wynika generalnie z działania DFS-a. W momencie, w którym budowalibyśmy to drzewo, jak to by wyglądało? Poszlibyśmy tutaj, tutaj, tutaj. Wtedy gdybyśmy napotkali na tę krawędź, to byśmy zaznaczyli, że ona idzie do przodka. I potem poszlibyśmy tutaj, tutaj. I gdyby istniała jakaś krawędź, to poszlibyśmy nią do tego poddrzewa i zbudowali tę część jako po prostu poddrzewo, jako poddrzewo, które miałoby swój, nie wiem, podkorzeń, czy jakkolwiek inaczej to nazwiemy tutaj. Więc to nie wyglądałoby w ten sposób, żeby była krawędź między dwoma poddrzewami, tylko ten zbiór wierzchołków, ta całość byłaby pod drzewie, a krawędź wsteczna prowadziłaby po prostu do ojca. No w tym wypadku do korzenia, a w jakimkolwiek innym wypadku po prostu do któregoś z przodków. Także mamy sobie graf, który składa się z krawędzi między krawędzi, które nazwijmy wstecznymi, czyli tymi czerwonymi, no i mamy krawędzie drzewowe, czyli te niebieskie. Teraz definiujemy sobie dwa kolejne pojęcia, które są w pewien sposób równoważne, to znaczy mosty i punkty artykulacji. No to tak. Zarówno mosty, jak i punkty artykulacji to formalnie rzecz biorąc takie cosie, które jak usuniemy z grafu, to one się rozpłynie.
Przy czym mosty to takie cosie, które są jeszcze wierzchołkami, a punkty artykulacji to takie cosie, które... Nie, odwrotnie. Punkty artykulacji to takie cosie, które są wierzchołkami, a mosty są takie cosie, które są krawędziami. Czyli na przykład dla tego wypadku praktycznie wszystkie prekrawędzie oprócz tych trzech są mostami. Widać dlaczego, bo jakkolwiek je usuniemy, to one rozpłynią na graf. No bo jakby usuniemy te krawędź i mamy dwie spójne. Jedna jest tu, druga tutaj. W analogiczny sposób większość wierzchołków jest punktami artykulacji. Zauważmy, że te liście nie są punktami artykulacji, ponieważ w momencie, w którym je usuniemy, to graf się nie rozpłyni, tak? Dalej zostanie jedna spójna, bo on po prostu będzie sobie żył jakoś. Znaczy właśnie nie żył, on jeden, ale spójna zostanie taka sama. Więc na to trzeba uważać. Mosty, to teraz ogarniemy, jak się szuka mostów. Potem zobaczymy, że w zasadzie to jest bardzo podobne do punktów artykulacji i zaczniemy tworzyć sobie dwuspójne oraz żywe dwuspójne. A, no i myślę, że wtedy zaczynam pierwsza godzina. A na drugiej godzinie pokażę zadanko na to. Albo jeszcze raz to, co było, albo inne, jeżeli nauczy się go omawiać w trakcie przerwy. No dobra, no to przede wszystkim fajnie by było narysować trochę ładniejszy graf, bo to, co było tutaj, było mało ciekawe, bo praktycznie wszystko było mostami. Więc próbuję wygenerować coś fajnego. Nie nabijajcie się. Najlepsza generatorka, jaką można sobie znaleźć. Wspaniała? Dobra, to wygląda fajnie. Teraz sobie... Można wyjść, tak? Co? Nie? Gdzie? Czy nie, bo tam jest coś jakiegoś. A nie, 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 to jest. To jest losowy syf, który został na tablicy. Dobra, to teraz robimy tak, numeruję. I zaraz sobie przepiszemy na drzewo DFS. Bo ten przypadek będzie jakiś fajny. No powiedzmy tak, dobra, to teraz co? To teraz bierzemy i zmazujemy to, bo nie jest potrzebne. I lecimy. Jedynka. Co dalej? Dwójka, trójka, czwórka, piątka. A nie, ten przypadek nie jest taki fajny, ale no wygląda lepiej niż wyglądał wcześniej. Dobra, czyli które już wzięliśmy? To i to, tak? To teraz piątka do trójki, krawędź wsteczna, trójka do jedynki, krawędź wsteczna. Nie no, ten przypadek jest w miarę spoko, tylko że mógł być lepszy. 2 do 6, tak, dzięki. 2 do 6, 6 do 7, 7 do 6. I tak, tyle. No spoko, no to to drzewo wygląda już jakoś ładnie. Ale dalej nie jest satysfakcjonujące, dobra. Nieważne, damy sobie na imię. To ogólnie najpierw pokminy, jak szukać mostów. I teraz, jako że dwuspójnych będziemy szukali, szukając mostów i punktów artykulacji, to mostów i punktów artykulacji będziemy szukali, robiąc zupełnie co innego, czyli budując funkcję low. I teraz musimy sobie zdefiniować, czym jest funkcja low. No to tak, funkcja low. Nie wiem, z czego dokładnie się wzięła ta nazwa. Może dlatego, że idziemy low, w sensie tak w dół i stamtąd wybijamy wynik. Low, low. Ale też nie korzeń jest na dole. No, ale w tym drzewie korzeń są u góry. Nie, nie, koledzy. To jest drzewo jak się śni. A jak się śni, to wszystko odwrotnie. Trochę inne drzewo. No inne, to wyobraźnie. Śnieżona na te drzewo. Nie patrzcie się na te za okiem, bo to są tylko jakieś przypadki, nie? To nie jest ogólne. Okej, okay. Nie, te drzewa są na jawie. A w Australii są nie myślcie. A nie jest dokładnie wszystko prawda. Z tyłu. Dobra, to teraz tak. Czym jest funkcja low? Funkcja low będzie nam mówić o tym, jak bardzo jesteśmy w stanie, w sensie jak wysoko jesteśmy w stanie dojść, albo raczej jak ktoś chce, jak nisko, jeżeli powiemy, że korzeń jest na dole, to jak nisko, czy jak wysoko, w zależności od jakiejkolwiek interpretacji tego zjawiska, jesteśmy w stanie dojść, używając tylko krawędzi drzewowych, które idą w dół, oraz pojedynczej krawędzi wstecznej.
To znaczy takie krawędzie, że na przykład możemy sobie pójść z trójki gdziekolwiek w dół i wrócić się krawędzią wsteczną, albo w ogóle nie wracać się, tylko iść w dół. Chociaż zawsze opłaca się wrócić, jeżeli pójdziemy w dół, ale to nieważne. No i generalnie tak to będzie funkcja low. Na przykład dla dwójki ta funkcja low będzie równa 0, bo głębokość jedynki jest 0. No więc, bo może sobie pójść tutaj i wrócić tą. No ten przypadek nie jest jakoś specjalnie ciekawy, no bo w zasadzie dla większości wierzchołków to głębokość jest równa temu, jak daleko się dodać. Chociaż na przykład dla czwórki jesteśmy w stanie wejść aż do trójki. I tak, aż do trójki, jedną krawędzią do trójki. Dobra, czy wszyscy rozumieją, co to jest funkcja low? No to jak będziemy robić funkcję low, skoro mamy drzewo? No czymś, co jest po prostu najprostsze na drzewie, czyli zwykłym dynamikiem, to pod drzewo. Mogę poprosić o makro? Dzięki. No to tak, to funkcja low generalnie, pierwsza rzecz, którą ona może zrobić. Kiedy jesteśmy w jakimśkolwiek wierzchołku, to jesteśmy w stanie co zrobić? Wziąć jakąkolwiek krawędź wsteczną, która z niego wychodzi. Nie widać się tam. Gdzie? W sensie mnie? Nie widać. Ale to widać. No tak. No to spoko, nie trzeba, żeby było mnie widać. To jakąkolwiek weźmiemy tutaj krawędź wsteczną, to możemy ją wziąć, tak? Więc pierwszym ruchem, który jest dozwolony, to po prostu jest, jak jesteśmy w jakimś wierzchołku, to bierzemy jego krawędź wsteczną i idziemy nią do góry. I sprawdzamy, który z wierzchołków, do których weszliśmy, ma najmniejszą głębokość tymi krawędziami wstecznymi. Więc low od x to jest minimum z oczywiście głębokości samego wierzchołka, bo krawędzie wsteczne mogą nie istnieć. Głębokości wierzchołka, czyli low od x, głębokości i głębokości od, powiedzmy, nie wiem, wsteczne od V od x. Tak możemy to nazwać wektor, na którym będziemy trzymali sobie krawędzie wsteczne wychodzące z danego wierzchołka x. No to na pewno to, no ale to jeszcze nie wszystko, bo przecież możemy iść krawędziami w dół, no i potem dopiero pójść do góry. No ale uwaga, uwaga, że dla wszystkich jego synów jesteśmy w stanie wcześniej sobie policzyć, albo przynajmniej założyć, że policzyliśmy, dla wszystkich jego synów wartości low wcześniej. No to w takim razie to, co możemy zrobić, to po prostu sprawdzić, czy idąc do tego syna, nie byliśmy w stanie wyjść gdzieś niżej. Po prostu sprawdzając, jaki low dla niego policzyliśmy. Oczywiście low dla tych, jak one się nazywają, dla liści, jest to po prostu, no to, tak? No bo on nie ma żadnych synów. No to w takim razie możemy jeszcze wziąć minimum z low po synach zwykle. Czyli V od XI. Albo żeby w ogóle się nie mieliło, to tri od XI. No fajnie. No i mamy policzone low wodę. Także zbudowanie drzewa DFS to jest pierwsze parę linijek, które zajmuje OODM plus M. No i tak samo opuszczenie takiego dynamika zajmuje OODM plus M. Oczywiście policzenie głębokości też musimy wykonać, ale to możemy robić w trakcie. To też zajmuje tyle samo, więc generalnie na razie wszystko jest liniowe. Więc generalnie wszystko na razie jest sympatyczne. No ogólnie sam tutaj to może być po samych wstecznych, tak? Po jednej, po maksymalnie jednej wstecznej i samych idących, drzewowych idących do podrzewa. A zaczynamy liczyć od liści, czy... No, robimy to po stopie, w sensie najpierw robimy tak, że liczymy, no policzmy sobie lowa do tego przypadku. No to schodzimy na sam dół. Dobra, przy okazji liczymy głębokość. Powiedzmy, że już mamy ją policzoną, bo to nic nie zmienia. Okej. Okay. No to w takim razie jesteśmy sobie w piątce i wiemy tak, że na pewno low nie jest większy niż głębokość 4, bo tutaj już jesteśmy. No to fajnie, no to zapisujemy na razie low 4. Potem sprawdzamy jego krawędzie wsteczne. Krawędź wsteczna przychodzi do trójki, więc low dla tego jest równy 2. Będę zapisywał lowy na zielono. Teraz tak, trójka, czwórka. Co może zrobić czwórka? Czwórka nie jest w stanie pójść nigdzie wyżej sama z siebie, no bo nie ma żadnych krawędzi wstecznych. Więc przynajmniej 3 jest jego lowem. Ale sprawdźmy, czy jak pójdziemy do któregoś z podrzew, jesteśmy w stanie wrócić się jakoś mocniej. No jesteśmy w stanie, bo piątką jesteśmy w stanie wrócić się do dwójki. Więc trójka to dwójka. A, dobrze. Czy jesteś w dół do najbliższej wstecznej? W sensie chodzi o to, że generalnie, jeżeli policzymy sobie lowy dla synów, to policzyliśmy dla nich tę optymalną drogę. Więc jakby to, co możemy zrobić, idąc w dół, to jedyne, co jesteśmy w stanie zrobić, to tak samo dobre wyniki dla synów. Tak? Bo jakby, jeżeli od jakiegoś... Bo to, co możemy robić, idąc z danego wierzchołka z krawędziami drzewowymi, to po prostu wejść do któregoś z synów, a potem dalej starać się robić dokładnie to samo, bo nie wykorzystaliśmy żadnej krawędzi wstecznej, tak?
a możemy nią pójść do góry. Więc po prostu możemy zrobić, szukać dalej dla każdego z synów, a to już znaleźliśmy, bo obliczyliśmy dla nich lowa. Więc po prostu bierzemy minimum z jego lowów i tego, co jesteśmy w stanie zrobić od tego wierzchołka. Czyli krawędzie wsteczne plus sama jego głębokość. Znaczy plus, no i sama jego głębokość. Minimum z tych wartości. No dobra, no to dalej, co może robić trójka? Trójka jest w stanie od razu przejść do jedynki, albo no, zobaczyć całą siebie. No to w takim razie jest zero, no i fajnie. I teraz wchodzimy tutaj. Siódemka jest w stanie dojść do szóstki, więc dwójka. Szóstka nie jest w stanie nic zrobić, więc też dwójka. Jedynka jest w stanie przejść przez trójkę do zera, więc zero. No i zero też jest zero. Czyli jakbyśmy mieli dwie te wsteczne, tylko że jedna całkowicie przychodzi na drugą, to wtedy nawet... taki przypadek? Coś takiego? Nie, znaczy weź tą mniejszą, zacznij jeden później. Okej. No to dlatego wierzchołka... Nie chcesz, żeby się przecinały? Wyżej. Że ta jest wyżej? Tak, no, tu i dalej? No, no, i o jeden tylko. Tutaj. To wtedy jakby... No wtedy dla wszystkich, które leżą tutaj lowem będzie zero, tak? No bo okay. Mogą sobie pójść tutaj i przejść tą jedną krawędzi. Okej. To są jakieś pytania, czy wszyscy czają? Co dali? W jaki sposób to działa? Oden. Gdzie N to? No liczba wierzchołków, tak standardowo. Plus liczba krawędzi. No to oczywiście N plus M, tak? Bo jeszcze liczba krawędzi. Ale to jest drzewo, więc N jest równe N minus 1, więc Oden. A i tak wiecie po wszystkich krawędziach, nawet jak... Fakt. To prawda, Oden plus N. No ale to nic nie zmienia, bo to dalej jest stała. Chociaż no dobra, faktycznie w niektórych przypadkach jak N na przykład byłoby bardzo mała, a N mogło być duże, to faktycznie to może nawet kwadratowo więcej być. Więc tak, N plus N. No bo jakby dla każdego wierzchołka musimy rozważyć tę listę krawędzi, no tak, N plus N. No okej, czy są jakieś pytania, czy jest okej? Dobra, po oczach widzę, że zainteresowani kwiczają. Okej, no to w takim razie w ogóle po co nam ten lot? No oprócz tego, że sam sobie jest ciekawym zadankiem, niezbyt trudnym, to daje nam bardzo ważną rzecz. Otóż, mając lowa, już jesteśmy w stanie powiedzieć, która krawędź jest mostem. Nie robię zupełnie nic więcej. Z prostego powodu. Zauważmy sobie, czym jest dwuspójna. Dwuspójna mówi nam o tym, że między jakimiś wierzchołkami w tej dwuspójnej istnieją przynajmniej dwie ścieżki. No to uwaga, uwaga, a jakie właściwości ma drzewo? Między każdą parą wierzchołków istnieje ile ścieżek? No jedna. Maksymalnie jedna, więc jakby krawędzie drzewowe same w sobie będą tworzyć jakąś ścieżkę. Na przykład, no powiedzmy tutaj. Więc generalnie po usunięciu krawędzi drzewowej, jeżeli dwa wierzchołki są w jednej dwuspójnej, to jesteśmy w stanie między nimi przejść jakąś krawędzią wsteczną, tak żeby było spoko. Czyli musi istnieć, czyli żeby jakieś dwa wierzchołki były w jednej dwuspójnej, to między nimi musi przechodzić, w sensie nad wszystkimi krawędziami, które je łączą, musi przechodzić jakaś krawędź wsteczna. Tak, albo... No tak, tak, albo gdzieś wyżej, albo zaczyna się gdzieś niżej niż tak. No i wtedy to wszystko będzie jakoś spójne. Czyli po prostu low od tego niższego wierzchołka musi być większy od jego głębokości. Tak, jeżeli low od danego wierzchołka jest większy, jest mniejszy, jest wyżej. Jest mniejszy niż jego głębokość, no to uwaga, 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 punkt nad nim, krawędź nad nim nie jest mostem. W przeciwnym wypadku krawędź nad nim jest mostem, bo nie przechodzi nad nimi żadna krawędź, więc jakby usuwając, no tak, to nie jest dobry przypadek, bo pokazuje coś, co nie jest mostem, a ja bym chciał pokazać coś, co jest mostem. Bo usuwając taką krawędź, nad którą nie przechodzi żadna krawędź wsteczna, no to po prostu rozspójniamy cały graf na dwie spójne, tam jedną i tę drugą. Więc żadne wierzchołki tutaj głębokości. Słucham? No tak, po prostu tam, gdzie low jest równy głębokości. Tam, gdzie low jest równy głębokości, mamy most. Oprócz jednego przypadku. Którego? Tak, oprócz korzenia, no bo w korzeniu nie ma krawędzi wyżej. Więc żadna krawędź, która prowadzi do ojca korzenia, nie istnieje, więc nie jest mostem tym bardziej. No okej, a tak to w pozostałych przypadkach tak. Trochę trudniejszą rzeczą są punkty artykulacji, ale nie aż tak. W sensie trzeba zauważyć pewną rzecz, dość istotną, że nie każdy most ma po obu stronach punkt artykulacji.
Bardzo często ludzie robią ten problem, że zakładają, że jeżeli krawędź nad jakimś wierzchołkiem jest mostem, to on na pewno też jest mostem. Punktem artykulacji, przepraszam. No to nie jest prawda. Na pewno ten niżej, tak? Właśnie, czy ten niżej jest? No to teraz w większości przypadków owszem, ale nie we wszystkim. Ponieważ jakby usunięcie wierzchołka faktycznie tutaj rozspójnia graf, ale uwaga, 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 gdybym zrobił coś takiego, to usunięcie tego wierzchołku, to jest most, ale to nie jest punkt artykulacji. No bo liście może. No bo usuwamy to i co, zostaje nam cały czas jedna spójna. Ale to tak z liściem działa, tak? Tak, to tak działa z liściem i jest jeszcze z jedną rzeczą. Otóż kiedy korzeń jest punktem artykulacji? No jak jest tylko jedna gałąź. Tak, w tym wypadku, no i tak, jeżeli, nie, jeżeli między mapą przynajmniej do drzewa. Kiedy jest, kiedy jest ten temat populacji? Bo w tym wypadku na przykład nie jest, tak? Usuwamy go, nic się nie dzieje. Ale to idzie od tego. Tak, to idzie, no to są to ify generalnie, tylko trzeba o tym pamiętać, bo to jest corner case. Ale w tym momencie już jest punktem artykulacji zawsze, no bo niezależnie od tego, co się dzieje z krawędziami wstecznymi, na pewno nie wchodzą do tego pod drzewo. No więc tak, mamy już sobie swoje mosty i punkty artykulacji. W takim razie gdzie dwuspójne? No i tu uwaga, to jest kwestia umowna, no bo w zależności od tego, czy chcemy tworzyć graf dwuspójny, tak, no bo możemy zauważyć, że jakby jeżeli podzielimy graf na dwuspójne, to jako, że to są jakieś inne części naszego drzewa, to będzie drzewo dwuspójne tak naprawdę. To znaczy każdy graf jest się w stanie zwinąć do drzewa dwuspójnych. I teraz pytanie jest, co zrobić z tym, co powiedziałem wcześniej, czyli kiedy wierzchołki generalnie należą do dwóch dwuspójnych, no bo to się zdarza dość często. Na przykład mamy przypadek... Słucham? No nie, no bo wtedy stracimy jakby te te własności, które miałaby dwuspójne z tym wierzchołkiem. Na przykład chcemy policzyć wielkości wszystkich dwuspójnych, to bym pomnął. No to wtedy stracimy te własne, musimy to jakoś zapisywać. No to teraz tak, no zauważmy, że na przykład ten wierzchołek tak ma, no nie? Bo to są dwie dwuspójne, które w żaden sposób nie są z nim razem. A i uwaga, jeszcze jedna rzecz ważna, to jest szczegół też implementacyjny, ale trzeba zauważyć taką inną rzecz, że jakby dwuspójne to wcale nie jest element od jakiegoś ziomeczka do jego przodka. Bo na przykład tutaj ten wierzchołek dalej może być z nimi dwuspójny. I teraz jak to działa? Dlaczego? Ponieważ tutaj może istnieć jakaś krawędź, która idzie tu i tutaj idzie druga krawędź, uwaga, mamy dwuspójną. Więc trzeba uważać przy implementacji i teraz uwaga, w jaki sposób najlepiej to implementować? Są pomysły? W sensie znajdowanie dwuspójnych, tak generalnie. Bo zaraz pogadamy o tym, co zrobić z tymi wierzchołkami, ale załóżmy, że takich wierzchołków nie ma na razie. Tak, fajny milion po prostu. Jeżeli mamy most, to nie łączymy, jeżeli nie mamy mostu, to łączymy. Ja zaraz powiem to dokładnie i bardziej szczegółowo, ale najpierw zastanówmy się, co zrobić z tymi wierzchołkami, które są wyredne. No to tak, pierwsza rzecz jest taka. Możemy zrobić po prostu graf, który nie będzie grafem, drzewo, który nie będzie grafem tylko dwuspójnych, tylko te wierzchołki jakby w nim zostawić. I mean, możemy sobie wziąć, powiedzmy, no nic specjalnie ciekawego, zrobimy takie głupie na razie grafy. No powiedzmy coś takiego i coś takiego. No to ten graf możemy sobie po prostu zrobić, żeby miał zarówno dwuspójne, jak i ten pojedynczy wierzchołek. I teraz co to nam zmienia? No bo wtedy możemy sobie zbudować to drzewo dwuspójne jakoś w ten sposób, żeby powiedzmy to była pierwsza spójna, to była jakaś druga i to trzecia. Tutaj łączymy je dwoma mostami z tą spójną. No i to łączymy tym mostem z tą drugą, w sensie jakby staramy się rysować tak, żeby to było dokładnie to samo. A ten jeden wierzchołek sobie wpisujemy tutaj. Tak po prostu. I zapisujemy sobie dla niego jako dla niego osobno, do których z tych dwuspójnych on należy. I po prostu kiedy będziemy się rozpatrywać każdą z tych dwuspójnych, rozpatrzymy go we wszystkich. I będziemy się zastanawiać po prostu w zależności od problemu, czy to coś nam nie psuje, czy ten wierzchołek nie jest jakiś dla nas wredny, czy coś takiego. Inną rzeczą, którą możemy zrobić, to po prostu założyć, że ten wierzchołek będzie, że przypiszemy ten wierzchołek, tak jak Michał powiedział, to nie było zupełnie złe, bo możemy powiedzieć po prostu, że ten wierzchołek będzie należał do jakiejś dwuspójnej, która jest tutaj. To znaczy w momencie, w którym tutaj by był most, to on stanowi jakąś pojedynczą dwuspójną,
i traktować go jak normalną dwuspójną. Albo w momencie, w którym on nie jest nie jest punktem artykulacji, tak? To zależy od jakiejś innej dwuspójnej. Dobra, tak, on i tak zawsze będzie punktem artykulacji, bo rozpójnia to. Ale nieważne, powiedzmy, że jeszcze tutaj należy do jakiejś dwuspójnej, tak? Większej, no to po prostu przypiszemy go do tej większej dwuspójnej tutaj. I za każdym razem, kiedy będziemy rozważać jakieś wszystkie wierzchołki w dwuspójnej, będziemy musieli pamiętać, że ta dwuspójna to jest po prostu ten zbiór, plus możliwe, że to jeszcze jest ten wierzchołek. A to łatwo sprawdzić, po prostu sprawdzając, nie wiem, loa tego wierzchołka, który znajduje się najwyżej tej dwuspójnej. Tak? W sensie loa, który znajduje, wierzchołka, który znajduje się najwyżej w tej dwuspójnej, którą przypisaliśmy tutaj, a nie całej dwuspójnej, jaka tutaj jest. I teraz sprawdzamy po prostu, czy jego low idzie dalej. No bo jak ten low idzie dalej, to znaczy, że ten wierzchołek jest w tej dwuspójnej również. Możemy to zapisać w ten sposób. Ja zawsze to zapisuję w ten sposób, bo to jest po prostu mega przyjemne. Zazwyczaj nawet nie musicie wypisywać żywa dwuspójnych w ten sposób. Ona może być gdzieś teoretycznie, w sensie jakoś abstrakcyjnie istnieć, bez żadnych tak praktycznych łączeń, tylko gdzieś w jakiejś Finding Union to jakby istnieje, jesteście w stanie do tego dojść, ale nie budujecie tego w ten sposób, no bo to nie jest wcale potrzebne. Tak było choćby w przypadku zadania magazynu. No dobra, i kolejną rzeczą jest po prostu to, żeby budować zbiory krawędzi. I teraz muszę się chwilę zastanowić, jak to się robi, bo nigdy tego nie robiłem. A to jakoś tak po prostu, że wrzucamy, że to wszystko jest jakby jeden zbiór i łączymy go mostem tutaj i analogicznie tutaj łączymy, że to jest wszystko jeden zbiór, to jest wszystko jeden zbiór, a jako, że te krawędzie są rozłączne, bo każda krawędź istnieje maksymalnie jednej dwuspójnej, to nic się nie psuje, tylko zamiast połączyć te dwuspójne mostem, tak jak robimy tutaj, łączymy ją punktem artykulacji. Więc znowu dzieje się nam bardzo podobna struktura to wcześniej, taka dość dziwna, że no mamy sobie, w zasadzie wyglądająca dokładnie tak samo jak tamta pierwsza, którą pokazałem, że mamy dwuspójne, które na zmianę są łączone mostami lub punktami artykulacji. To jest śmieszne i w zasadzie wydaje mi się, że mało użytkowe. Nigdy tak na przykład nie przydała się ta implementacja, ale można to tak zapisywać. Like, to jest bardzo, to bardzo zależy od tego, czy umie się to wykorzystać po prostu. Więc generalnie streszczając, dobra, jeszcze nie możemy streścić, bo musimy powiedzieć, jak budować dwuspójne. No bo nie powiedziałem dokładnie o tym Finding Union. No. Tak, to teraz to powiem. I potem zapiszę cały schemat, co robimy po kolei krokach. Generalnie kod na to może mieć od, powiedzmy, no zależy, bo jakby Julek kodził, to może mieć i 50, ale raczej to jest około 150 linii. Czy wąsko chodzi? Tak. Julek zaklepał z playa w 90 minut. Podczas gdy mój splay miał jakieś 400. Ja nie mam żadnej. Ja się biedny. No nie, bo musisz każdy fajnie. Nie musisz. Dobra. Czekajcie, bo muszę się skupić, bo to nie jest potrzebne, żebym to rysował. Wywalam. Sorry. No to dobra, mamy sobie, powiedzmy, taki przypadek, że idziemy sobie, oczywiście będziemy łączyli Finding Union, Reorder, tak jak w normalnym Finding Union, każdej kolejnej spójnej będziemy przypisywać kolejny numer, tak, w sensie po prostu numer jakiegoś wierzchołka. Tylko uwaga, uwaga, tutaj nie będziemy podłączać mniejszego do większego, z tego powodu, że będziemy chcieli, żeby zawsze reprezentantem tej spójnej był wierzchołek najwyżej. To znaczy, możecie tak zrobić, możecie przyłączać mniejszy do większego, ale wtedy warto pamiętać sobie po prostu jakąś informację o tym wierzchołku tu, czy cokolwiek innego. Chociaż ja wam nie polecam, ponieważ w momencie, w którym w Finding Union wcale nie przypisujecie mniejszego do większego, ale za każdym razem, kiedy przechodzicie przez krawędź, łączycie... Jezu, to bez sensu, sorry. Za każdym razem, kiedy bierzecie jakiś wierzchołek, to łączycie go i wszystkie wierzchołki na jego ścieżce do wzorca, to dalej jest mega szybkie. I w zasadzie nie istnieją przypadki, które to uwalają. Więc można założyć, że to dalej jest coś koło n-alfa, nie? Mimo tego, że nie przypisujemy mniejszego do większego. Chociaż normalnie tego nie róbcie, ale w tym wypadku możecie. Jakby ja zawsze tak robię. Bardzo długi okres swojego życia nie pisałem wtedy nie do przypisywania mniejszego do większego i nigdy się nic nie zepsuło, więc jakby... No, można spokojnie stosować. No dobra, no to w takim razie będziemy chcieli jakby, żeby w naszym Finding Union, żeby bez sensu nie zapisywać dodatkowego wierzchołka dla każdej spójnej, gdzieś możemy, wierzchołek po prostu, który jest najwyżej w niej, był jej reprezentantem.
No dobra, to na początku robimy tak, to co zwykle w Find the Union, czyli jakby ustawiamy znacznik, ustawiamy strzałkę z Find the Union na ojca, jak każdego wierzchołka i jako i. No i mówimy, że no właśnie, nie musimy trzymać wielkości spójnych, to ten. No dobra, no to teraz co robimy? Mamy sobie ten wierzchołek, nic się z nim nie dzieje, no po prostu mamy most. No to co się dzieje? No, on będzie jakąś dwuspójną, nie robimy zupełnie nic w algorytmie. Ale w momencie, w którym na przykład mamy sobie jakiś tutaj wierzchołek, dobra, powiedzmy, że to jest ten wierzchołek, no i idzie do niego krawędź tłum. No właśnie, no i teraz to co robimy bardzo zależy od tego, jak chcemy to implementować. Ja pokażę wam, jak implementować to coś, że jakby wierzchołek, który należy do kilku dwuspójnych, jest brany do dwuspójnej, która leży najwyżej. To znaczy, jakby to normalne drzewo dwuspójne, które wygląda po prostu tak jak normalne drzewo, bez żadnych bawień się, że tutaj są gdzieś te artykulacje. Wszyscy są ze mną? Okej. Okay. No to w takim razie, w tym wypadku, po prostu będziemy dla każdego wierzchołka w momencie wychodzenia z niego, czyli w momencie, w którym przejrzymy już pod drzewa, będziemy sprawdzać, które z pod drzew dołączamy do niego jako do spójnych, a które nie. No i teraz jak to robimy? W momencie, w którym mamy jakieś drzewo, którego low tego wierzchołka, tak, tego tutaj, kończy się no, na nim, to znaczy, że to jest most. Więc w ogóle się nie bawimy, tylko przyłączamy w jakimś drzewie dwuspójnym do tego wierzchołka, albo nie, to zróbmy później. Więc po prostu nie bawimy się, tylko nie łączymy tych dwie dwuspójne, tak? Zostawiamy kolejny normalnie. Co się dzieje, kiedy z tego wierzchołka jest jakaś krawędź, powiedzmy z takiego poddrzewa, która idzie gdzieś do góry? No to te krawędzie są w jednej dwuspójnej, w ogóle nie ma gadania, łączymy je razem find and union, po prostu robiąc find od tego syna podstaw, no to, czyli ten wierzchołek. Zero zabawy, nie? I teraz ostatnia rzecz. Co się dzieje, kiedy low jakiegoś syna miałby się kończyć tutaj, czyli miałby gle równe gle tego wierzchołka? Nie łączymy. Robimy dokładnie to samo z mostem. Z tego powodu, że to jest ten przypadek, w którym mamy sobie jakiś wierzchołek u góry, tak? On, który może należeć do więcej niż jednej spójnej. No bo w momencie, w którym jest jakaś krawędź steczna, która kończy się w tym wierzchołku, to może istnieć pod drzewo, które normalnie się bawi i w ogóle nie ma problemu, ale jakby żaden z tych wierzchołków, które są tutaj, oprócz niego, nie należy do dwuspójnej z żadnymi wierzchołkami tu. Więc jak łączylibyśmy, moglibyśmy dostać pełne. Więc tego nie robimy, zostawiamy ten wierzchołek jako wierzchołek dwuspójnej, która się będzie tworzyć tutaj, być może ma jakieś części tutaj i po prostu mówimy, że on jest tym wierzchołkiem z dwuspójnej nad nim, tak? Jeszcze raz powoli, bo no tak, jasne. To powiem po prostu o całym jeszcze raz fajny linion. Bo to jest krótkie i będzie teraz mniej chaotyczne, bo jakby przypomniałem to sobie w trakcie. Jeszcze raz mam pytanie, co tak? Cię głupie bardzo, co teraz robisz? Pokazuję, jak tworzyć drzewo dwuspójne. Okay. W sensie, jakby pokazuję na początku, jak zrobić dwuspójne, w sensie zapisać sobie, żeby za pomocą zwykłego fajny linionu można było sprawdzić fajną danego wyszuka i corner case, czy po prostu wierzchołek nad nim jest spoko. A potem pokażę, jak po prostu pisać tak naprawdę drzewo z dwuspójnej. W sensie wrzucać je jako zwykły graf. Ale to za chwilę. Najpierw pokażę to find the union. To tak. To find the union działa tak, że mamy trzy przypadki. W momencie, w którym będziemy wychodzić z jakiegoś wierzchołka, to wejdziemy też ze wszystkich jego synów wcześniej. I teraz, kiedy już rozpatrzymy jego synów i wychodzimy z niego, czyli znowu w kolejności post order, będziemy łączyć go dwuspójne z jego sąsiadami. I przy okazji z całymi dwuspójnymi, które te sąsiady tworzą. No bo z tego prostego powodu, że jakby to zrobiliśmy wcześniej. Jakby sąsiadów połączyliśmy już z ich sąsiadami, nie z sąsiadami, synami wcześniej. Dobra, to mamy trzy przypadki. Low od tego wierzchołka jest mniejszy niż jest mniejszy równy głębokości tego wierzchołka. To znaczy mamy przypadek, w którym to jest most. No to jak to jest most, to w ogóle się nie bawimy, bo to na pewno nie są dwie dwuspójne. Zostawiamy w spokoju. Drugi przypadek, jest sobie jakaś krawędź, która idzie do góry. Czyli lot tego wierzchołka jest większy niż głębokość tego. Mniejszy niż głębokość tego, sorry. No to ten przypadek, który na pewno są w jednej dwuspójnej, w ogóle się nie bawimy, tylko łączymy. W sensie robimy union tego i w sensie union tego i tego.
po prostu, bo zakładaliśmy w tym fajnie, że ten wierzchołek, który jest najwyżej w dwuspójnej, jest przy okazji wierzchołkiem, który tak, jest przy okazji reprezentantem całości. Więc możemy po prostu robić tak, ale możemy też fajnie, to nic nie zmienia. Złożoności też nie dodaje w ten sposób. No i ostatni case. Jak sprawdzaliśmy mniejsze, sprawdzaliśmy większe, to trzeba sprawdzić równe. Czyli jest jakiś low, który kończy się tutaj. To co robimy? Zauważmy sobie, że wszystkie wierzchołki, które tworzą dwuspójną razem z tym, tworzą dwuspójną z tym wierzchołkiem. Ale nie tworzą, jeżeli on tworzy dwuspójną na przykład z tym wierzchołkiem, to one nie tworzą już dwuspójnej z całą resztą wierzchołków tej dwuspójnej. Czyli na przykład w momencie, w którym mamy taki case, taki jak narysowałem, to te wierzchołki tutaj są dwuspójne z nim i te wierzchołki tutaj też, ale wierzchołki stąd nie są dwuspójne tu. Więc nie możemy połączyć ich w jedną dwuspójną, bo to by było niezgodne z definicją. Dlatego to co robimy, to łączymy, że to jest z jednej spójnej, a to, że on jest dwuspójny z nimi, to tanie olewamy, tylko pamiętamy w głowie, że tak jest i potem nauczymy się tego sprawdzać. No to teraz tak. Mając już coś takiego, w momencie, w którym wykonamy find wierzchołka, dostaniemy informację o wierzchołku, który jest najwyżej w jego dwuspójnej. Czyli, żeby sprawdzić, czy dwa wierzchołki są w jednej dwuspójnej, musimy zrobić dwie rzeczy. Jeżeli dwa wierzchołki mają takiego samego finda, to w oczywisty sposób są w jednej dwuspójnej. Jeżeli dwa wierzchołki mają różnego finda, to sprawdzamy, który z nich leży wyżej. Załóżmy, że no dobra, mamy jakiś wierzchołek, który leży wyżej i leży niżej, generalnie w drzewie wspinającym. Po prostu ma większą głębokość. Jeden, ten ma większą głębokość, a ten nie. I teraz to, co robimy. Bierzemy sobie finda od tego mniejszego. On, powiedzmy sobie, leży gdzieś wyżej, no, albo jest w tym wierzchołku. Są dwa case. I teraz w jakim wypadku te dwa wierzchołki będą mogły być w jednej dwuspójnej mimo wszystko? W jednym. Kiedy ten wierzchołek będzie wierzchołkiem tego typu. To znaczy takim, w którym kończył się jakiś low z tej dwuspójnej, ale nie bawiliśmy się tym w żaden sposób. To znaczy nie dokładaliśmy gozy, żeby nie zepsuć jego dwuspójnych linii. No to jest to po prostu case, w którym find tego wierzchołka, czy wierzchołek najwyżej w dwuspójnej, jest połączony krawędzią, jego ojcem jest ten wierzchołek, który jest wyżej i jego low jest at least taki, jak jego głębokość. Tego tutaj. Bo co to znaczy? To znaczy, że jest jakaś krawędź z tej dwuspójnej, która wchodzi do niego i zatrzymuje się w nim, czyli on jest w jednej dwuspójnej. A to będzie co najmniej, czy równe? Równe. Równe. Chociaż możesz sprawdzać co najmniej, nie? To nic nie zmienia, bo jakby nie będzie case'u co najmniej, ponieważ taki coś nie istnieje. Ale możesz sprawdzić, algorytm się nie wybawi. Więc jakby znowu w OODN alfa jesteśmy w stanie już mówić, jakie dwa wierzchołki są jednej dwuspójne, a jakie dwa nie są. Więc w ogóle fajnie. Ten algorytm jest mega szybki. Dobra, trochę klepatki, ale do przesady, da się przyzwyczaić. I systematycznie się go klepie, bo to są miłe algorytmy wszystko. Dobra, są jakieś pytania do tego? Do tworzenia czy ogólnie? I ogólnie i do tworzenia. To ja ogólnie zacząłem się z artykułem. W sensie co to jest? W sensie... Czy jak jest jednego? Ja tylko. A, w sensie nie wiesz punktów, w sensie nie umiesz znajdować punktów artykulacji, czy od tego momentu wykładu już nic nie ogarniamy? Okej, dobra. Punkty artykulacji tak, no to jeżeli nad punktem jest krawędź, która jest mostem i ten wierzchołek nie jest liściem, to ten wierzchołek jest punktem artykulacji. Bo usuwając go, usuniemy też tę krawędź z grafu, bo nie będzie miała do czego prowadzić, więc graf się rozpłynie, ponieważ zniknie nam most. I teraz drugi przypadek, bo mamy jeszcze do rozważenia korzeń. Jeżeli korzeń jest punktem artykulacji, jeżeli ma przynajmniej dwa podgrzewa, bo usuniemy go, jest spoko. Jak usuniemy go, to się rozpójni. A jeżeli jest jedno podgrzewo, to jak go usuniemy, to mamy ten sam przypadek co liście. Czyli nie rozpójnimy. Ale nie znajdujemy wszystkich punktów artykulacji tym sposobem. Tak, znajdujemy. No, ale jak weźmiesz sobie przykład, powiedzmy, naszej wierzchołki 1, 2, 3, 4, 5 i weźmiesz sobie jeden case połączy nas z dwójką, dwójka z trójką, jedynka z trójką, trójka z czwórką, trójka z piątką i piątka z trójką. Spokojnie, widzicie, do przerwy i potem możemy to dyskutować. Trójka jest punktem artykulacji. No jak ją znajdziemy. No, ani tak, nie jest liściem, ani nie jest. Ani liściem nie jest. No.
No, a chodzi o to, że no. Jak masz ten most, ten most. Ale pan ma rację. No. Jakby... Tak, bo żadnym nawet do niego nie jest mostem. To prawda. Prawda, Paweł, masz rację. Nie ma żadnych mostów, a on jest punktem artykulacji. Jakby to wynika z tego, co mówiłem tutaj wcześniej. W sensie, bo on jest punktem artykulacji, jakby kiedy jakiś z jego synów ma loa mniejszego równego niż on. Dobra, to powiem później, bo znaczy, że powiedziałem górę o punktem artykulacji. Faktycznie. Sorry. To powiedziałem źle. To może wyłączyć.